osaczony przez rywali i ostatecznie to oni górą Brzeszcz. Dobrze? Nie, jednak niedobrze. Adrian Chwaliszewski zdaniem sędziego faulował w tej chwili. Od rzutu z wolnego rozpocznie kapitan gospodarzy Norbert Koralewicz. Karolewicz mnie tu poprawiają. Miejscowi kibice, bardzo dziękuję. I gramy. Powalczył teraz Sidorenko. Piłka u Kryszaka, ten ładnie do Chwaliszewskiego. Chwaliszewski tutaj ma dużo miejsca, z powrotem do Kryszaka w środek. Jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Adrian Chwaliszewski chyba nie utrzyma, nie. Przytomnie Maciej Skrzypczak i od autu gospodarze. Jakub Nowacki, to on rzuca. Na szczęście dobrze tu Patryk Kryszak popracował w środku pola i Jakub Biały w aut. Adrian Chwaliszewski do Bartka Skrzypczaka, ten do Szymandery, Szymandera na bok do Chwaliszewskiego. Czy dojdzie Krzysztof Chwaliszewski? Doszedł, jest dośrodkowanie, jest tam Sidorenko, który zamyka troszkę za daleko, za mocna ta piłka. No wiemy, że brakuje centymetrów Konstantemu Sidorence i nie mógł nic więcej zrobić z tego dośrodkowania. Już grają gospodarze. Szczerbal. Dalekie zagranie, jest tutaj Błaszak, z głową przed siebie trochę za krótko, ale też nieporozumienie w szeregach gospodarzy i ostatecznie piłka wędruje u naszego bramkarza. Błaszak, pokazuje się już Sidorenko, Błaszak daleko do Skrzypczaka, dobrze popracował teraz Szymandera, to on jest przy piłce, oskrzydla akcję Pawłowski, Szymandera utrzymuje się przy piłce, decyduje się na uderzenie, pierwszy strzał z daleka naszego wychowanka, natomiast wysoko, wysoko nad bramką. No ale trzeba ryzykować. Już Tomczak do boku. Już grają gospodarze. Pawłowski, to on przejmuje tutaj piłkę. Kryszak. Z powrotem do Pawłowskiego. Jest Sidorenko, Pawłowski jednak do środka, do Skrzypczaka. Połapali się w tym wszystkim jednak defensorzy z Racotu i tyle, ja zwraca piłka do Szymandery, ładnie sobie przerzucił nad obrońcą, jeszcze przełożył na prawą nogę Szymandera, jest tutaj Kryszak, ależ przytomnie teraz interweniują stoperzy zespołu gospodarzy, bo naprawdę Patryk Kryszak byłby w świetnej sytuacji. Sidorenko jest na lewym skrzydle. Troszkę gra dalej, pokazuje sędzia, nie było faulu i odrzutu z autu gospodarze. No miał przed chwilą troszkę miejsca Patryk Kryszak przed polem karnym. Wiemy, jak potrafi dokładnie i celnie uderzyć. Natomiast przytomnie stoperzy z Racotu. Rzut z autu już wysoko tam Kamil Szymandera. Próbuje przeszkadzać. Daleko tutaj Adrian Chwaliszewski. Niedokładnie jednak. Już kontra próbują zawiązać gospodarze. Wraca Krzysztof Chwaliszewski. I tu jest tutaj Biały. Do tyłu. Nowacki do środka pola. Karolewicz ze spokojem do tyłu do Żyniewicza i przegranie na drugą stronę. Tam Chlebowski, strata, ładnie popracował Sidorenko i już wznawiamy z autu Szymandera. Dobrze teraz Kamil, ależ też jeszcze lepiej. To chyba Skrzypczak. Niebezpiecznie tutaj. Dobrze, Sobel przeczytał to wszystko, natomiast ostatecznie zdaniem sędziego faulowaliśmy w środku pola i rzut wolny dla zespołu gospodarzy. Karolewicz rozpoczął już grają gospodarze prawą stroną. Czy dojdzie do piłki Wrzeszcz? Szybszy jednak Błaszak pozwolił futbolówce opuścić boisko i rozpoczniemy od bramki, konkretnie Dominik Sobel. Dziesiąta minuta spotkania w Racocie PKS Racot, Warta Śrem 0-0. Janicki, daleko Janicki teraz, jednak nie było tam Skrzypczaka. Dobrze w tym wszystkim Szczerbal. Teraz Błaszak, niedokładnie, natomiast poradził sobie Adrian. Jest już Pawłowski, lewa strona boiska, jeszcze podciągnął Maciej Pawłowski. Dobrze, ej, faulowany i brutalnie faulowany, muszę powiedzieć, z tyłu w ślizg, atak bezpośrednio na nogi
zdecydowanie sędzia wskazał na rzut wolny, natomiast chyba jeszcze będzie indywidualna kara dla zawodnika. Gospodarzy woła już do siebie zawodnika, arbiter, nie, upomnienie, skończyło się na upomnieniu, ostatni raz tego typu zagranie, powoli pan sędzia, następnym razem sięgnę po kartkę. Już Adrian Błaszak, będzie dośrodkowanie, powędrowali w pole karne i Pawłowski, i Janicki, jest też Skrzypczak, zamyka tutaj Szymandera, Błaszak, dośrodkowanie, dobra piłka, głęboko bita, ależ było niebezpiecznie. Weszłaby chyba pod poprzeczkę Daniela Tomczaka ta futbolówka, gdyby przytomnie golkiper nie wybił jej na rzut rożny. Dobre zachowanie bramkarza gospodarzy. Pierwszy rzut rożny dla Warty Śrem. 11 minuta spotkania. Patryk Kryszak już ustawił futbolówkę w narożniku. Już sygnalizowane, co będzie grane. Patryk Kryszak, jest płaskie dośrodkowanie, doszedł do strzału. Bartek Skrzypczak, ładnie to było pomyślane, natomiast nie trafił w światło bramki Bartek Skrzypczak. No i tylko na niecelnym uderzeniu zakończyliśmy tę akcję. I już Daniel Tomczak chyba będzie daleko, bo wygania zdecydowanym ruchem swoich kolegów do przodu. Tak też się dzieje, Tomczak do boku, jest tutaj Biały, jest Chwaliszewski, dobre przyjęcie, ale ładnie Adrian Chwaliszewski tutaj odzyskał tą futbolówkę i już piłka pod nogami Janickiego. Ten w poprzek do Błaszaka, z wykorzystaniem naszego bramkarza Adrian, ależ teraz błąd, skoczyła ta piłka Dominikowi Sobelowi i niepotrzebnie tracimy, a tym samym aut na wysokości pola karnego dla gospodarzy. Jakub Nowacki, to on będzie wznawiał, pokazuje się Biały, pokazuje się tutaj Wrzeszcz. Piłka u lewoskrzydłowego zespołu gospodarzy. Biały jeszcze utrzymuje się przy piłce do kapitana zespołu. Ten ładnie poradził sobie z naszymi zawodnikami, ale dobrze tam blokował Kryszak. Jeszcze Wrzeszcz, jeszcze Nowacki i tam teraz Chwaliszewski, Krzysztof najprzytomniej w tym wszystkim. Dobra walka tutaj teraz Skrzypczaka ze Szczerbalem i ostatecznie ten drugi wybija piłkę na aut bramkowy i rozpocznie Dominik Sobel. Błaszak. Niebezpieczne zabawy w polu karnym. Przed chwilą już piłka skoczyła w naszemu bramkarzowi, więc nie wiem, dlaczego nie wyciągamy wniosków i pozwalamy sobie na takie zagranie. Ładne teraz wznowienie Adriana, troszkę za daleko Kamilowi odskoczyła piłka, natomiast utrzymuje się nasz zawodnik przy piłce. Kryszak zmienia stronę, jest Sidorenko. Obiega tam już Pawłowski, do niego pójdzie piłka, tak też jest, Maciej Pawłowski, będzie dośrodkowanie, ładne dośrodkowanie, jest Bartek Skrzypczak, ależ nie trafił w tą piłkę dobrze, a wydawało się, że pozostaje tylko dołożyć głowę i ulokować futbolówkę w bramce. No niestety kolejne już niecelne uderzenie, natomiast ładna akcja oskrzydlająca Maćka Pawłowskiego i dobre dośrodkowanie do Bartka Skrzypczaka. Już grają gospodarze. Błaszak, jest Szymandera, ma tu więcej miejsca, Kamil Szymandera do boku Sidorenko, teraz postanowił sam Konstantin Sidorenko przedrzeć się tam lewą stroną, natomiast przytomnie w tym wszystkim obrońcy zespołu gospodarzy, dobry powrót teraz Sidorenki, faulowany zdaniem sędziego odrzutu wolnego rozpocznie Warta Śrem. Maciej Pawłowski, on chyba będzie zaczynał do tyłu z wykorzystaniem Adriana Błaszaka, ten do Dominika Sobela i od tyłu spokojnie budujemy znów akcję. Już wyskakuje tutaj Wrzeszcz, natomiast Sobel daleko do Chwaliszewskiego, faulowany ewidentnie, Krzysztof Chwaliszewski, sędzia nie widział tego albo nie chciał widzieć. Biały, dobrze tutaj Adrian Chwaliszewski i piłka wraca jak bumerang do naszego bramkarza. Błaszak prostopadle, jest Sidorenko do Kryszaka, ładnie teraz w trójkącie pograli nasi zawodnicy. Janicki ma dużo miejsca, Wrzeszcz jednak już podchodzi, przytomnie Wiśniewski do Kryszaka, Patryk Kryszak teraz ładnie zmienia stronę, przyspiesza tą akcję, ale znów brakło paru centymetrów koście tam na tym lewym skrzydle, żeby opanować tą futbolówkę i wpaść w pole karne.
od autu gospodarze. Daleko najlepiej tutaj Pawłowski. Jest Szymandera, dobrze opanował piłkę, ta wraca do Pawłowskiego, zmienia stronę. Maciej Pawłowski. Daleko, daleko na uwolnienie stoperzy zespołu Racotu od autu na wysokości pola karnego. Naszego pola karnego rozpocznie Warta Śrem. Maciej Pawłowski cofany teraz jeszcze przez sędziego. Pokazuje się tutaj Skrzypczak, pokazuje się Sidorenko, najprawdopodobniej do Skrzypczaka, tak też się dzieje. Nie trafił w piłkę Barosz. Teraz niebezpiecznie musi tutaj Krzysztof Chwaliszewski, najprzytomniej, tak też się dzieje. I już rozpoczynamy w drugą stronę. Krzysztof Chwaliszewski, jest Adrian do zagrania w linię. Krzysztof Chwaliszewski jednak do Kryszaka. Kryszak, utrzymujemy się przy piłce. Wycofanie do tyłu, do Krzyśka. I Piotrek Janicki do Błaszaka. Niedokładnie teraz przyjmuje Wiśniewski. Natomiast naprawia jego błąd Kryszak. Dobrze teraz pokazał się tutaj Krzysztof Chwaliszewski. Czy opanuje piłkę? Tak też się stało. Za wysoko uniesiona chyba noga naszego zawodnika. Natomiast sędzia pokazał grać dalej. Nie, po konsultacji z liniowym zmienił decyzję i przyznał rzut wolny gospodarzom. Dobra, dobra decyzja wydaje się sędziego. Zdecydowanie za wysoko Krzysiek Chwaliszewski uniósł nogę. Także tutaj... Daj, daleko teraz piłka, natomiast... Pawłowski niedokładnie, teraz niepotrzebnie tracimy piłkę przed własnym polem karnym. Schnabel był tym, który tak uderzał i... Albo naprawdę kontrolował wszystko Dominik Sobel, albo mieliśmy teraz sporo szczęścia. Już rozpoczyna nasz bramkarz. 17 minuta spotkania, cały czas bez bramek w Racocie. Dobrze powalczył tutaj Skrzypczak. Teraz będzie sytuacja Szymandera. Nie doszedł jednak do tego podania, ale jeszcze walczymy o to w środku pola. Dobrze tutaj Wiśniewski, dobrze Kryszak. Fauluje Adam Wiśniewski, kapitana zespołu gospodarzy i odrzutu wolnego drużyna z Racotu. Piotr Szczerbal, to on za chwilę wznowi grę, tak też się dzieje, daleko do boku, zostawiony tam bez opieki, prawo skrzydłowy, jest dośrodkowanie, dochodzą do piłki w naszym polu karnym gospodarze, Biały do Nowackiego, jest dośrodkowanie, ależ też niepotrzebnie dajemy przyjmować tą piłkę we własnym polu karnym, konkretnie Adam Wiśniewski chyba był tam za daleko Schnabela i stworzyli sytuację. Sobel. Już daleko do przodu tutaj do Krzysztofa Chwaliszewskiego. Przegrywa jednak pojedynek nasz skrzydłowy. Dobrze teraz Janicki, czy utrzymamy się przy futbolówce? Walka cały czas, teraz Kryszak, nakładka chyba tam była, jednak sędzia daje grać. Dobrze na przebój teraz Skrzypczak cały czas przy piłce, wypychany umiejętnie przez Błaszaka. Do boku, dośrodkowanie, dochodzą do sytuacji gospodarze i będzie rzut rożny dla zespołu z Racotu. Chyba za miękko w tym polu karnym, bo za dużo naprawdę pozwalamy zawodnikom gospodarzy. Rzut rożny. Piotr Szczerbal, to on będzie dośrodkowywał, lewa noga, a więc piłka dochodząca. Tak się też stało, natomiast przeciągnięta daleko poza dłuższy słupek i nie miał tak naprawdę już nic do zrobienia z nią. Jeden z zespołu. Zawodników z zespołu gospodarzy. Cały czas bez bramek w Racocie w meczu 11 kolejki 5 ligi. I już gramy. Błaszak. Daleko teraz do Skrzypczaka. Wyszła piłka na odnie, zdołał utrzymać jej Barosz w boisku i
odrzutu z autu na wysokości środka gospodarzy. Już zaczęli dobrze Pawłowski w tym wszystkim. Ładnie teraz Szymandera obrócił się przy piłce. Utrzymujemy się przy piłce. Dokładnie Skrzypczak. Czy puści Chwaliszewskiego bokiem? Jeszcze Skrzypczak przy piłce do Chwaliszewskiego, ale nie dokładnie. Ależ zepsuł teraz to zagranie Bartek Skrzypczak. Jeszcze fauluje Krzysztof Chwaliszewski i już rzutem wolnym rozpoczęli gospodarze. Już szybko. Daleko wznowienie. Jest tutaj Sznabel. Jest Pawłowski, faulowany Pawłowski, rzut wolny dla warciarzy. No szkoda tej poprzedniej akcji, Bartek Skrzypczak ładnie się obrócił, ładnie wziął na siebie rywala, pomknął tutaj środkiem i wydawało się, że gdzie wystarczy tylko umiejętnie dograć do Krzysia Chwaliszewskiego do boku, to zrobił to tak niedokładnie, że ładnie w tym wszystkim zachowali się gospodarze. Odrzutu wolnego Warta. Błaszak z wykorzystaniem bramkarza. Dominik Sobel teraz pokazuje, gdzie będzie zagranie. Tam też futbolówka. No ładnie wygrał teraz głowę Krzysztof Chwaliszewski, mimo niewielkiego wzrostu. Janicki, wraca ta piłka do naszych stoperów. Teraz Sidorenko. Dobrze do Pawłowskiego, ten zwrotnie do Sidorenki. Ma miejsce Sidorenko, natomiast szybszy w tym wszystkim prawy obrońca zespołu gospodarzy. Aut dla Warty Śrem. Już Wiśniewski do Skrzypczaka, natomiast nie utrzymał w boisku piłki Bartek Skrzypczak. Rzut z autu dla zespołu gospodarzy. Teraz ładnie Kamil Szymandera wmieszał się w to wszystko, była szansa na przechwyt, natomiast uciekła futbolówka i jeszcze z autu będą mieli okazję wznowić grę zawodnicy Racotu. Inny fragment teraz, inny wybór, daleko. Dobrze teraz Pawłowski, jest tutaj Wiśniewski, ale przegrywa ten pojedynek ze swoim rywalem. Pawłowski do Sidorenki, faulowany Kosta, rzut wolny. Dobre, szybkie tempo tutaj spotkania w Racocie po 23 minutach. Mimo, że nie mamy goli, to naprawdę jesteśmy świadkiem dobrego spotkania. Janicki. Troszkę już mniej aktywnie gospodarze, jeśli chodzi o pressing z przodu. Mamy możliwość tutaj rozegrania futbolówki. Natomiast no, nie przynosi nam to rezultatu, jeśli chodzi o pchanie akcji do przodu. Może teraz Janicki ma więcej miejsca, ale już wyskakuje biały błąd teraz Janickiego. Gracz dalej pokazuje sędzia. Jest kapitan zespołu, nieporozumienie. I dobrze, że Adam Wiśniewski w tym wszystkim. Teraz Krzysztof Chwaliszewski, piękny przechwyt ma Krzysztof Chwaliszewski. Całą stronę tutaj pomknie, jest z boku Skrzypczak. Krzysztof Chwaliszewski, chyba pójdzie sam. Chwaliszewski, jeszcze na biały Chwaliszewski. Jałosz! Ładne uderzenie i na rzut rożny paruje piłkę Daniel Tomczak. Wraca z karą dla naszego kapitana, główny arbiter i pierwszy żółty kartonik w dzisiejszym spotkaniu. Piotr Janicki ukarany żółtą kartką w 24 minucie. Szkoda, że Krzysztof Chwaliszewski miał piłkę na swojej słabszej lewej nodze, natomiast uderzył na tyle dobrze, że mogło to wpaść. Rzut rożny dla warciarzy, Patryk Kryszak. Już ustawił futbolówkę w narożniku pola karnego, Patryk Kryszak. Dalekie ośrodkowanie, doszedł tu Adrian Chwaliszewski do ładnej sytuacji. Wystarczyło tylko naprawdę głowę dołożyć, natomiast no, nie trafił w tą piłkę nasz dzisiaj prawy obrońca. No i niewykorzystana szansa. Piotr Janicki, on teraz przegrywa tą walkę w środku pola. Traci też piłkę Patryk Kryszak, już przy piłce Karolewicz. Natomiast Krzysztof Chwaliszewski odzyskuje futbolówkę i pozwala teraz jej opuścić boisko. Odrzutu z autu na środku boiska warciarze. Konkretnie Adrian Chwaliszewski był przed chwilą w doskonałej sytuacji. Gdyby trafił głową, na pewno byłoby 1-0. Jest tutaj teraz przyjęcie Adriana Chwaliszewskiego i Karolewicz w aut.
pokazuje się Skrzypczak, do niego chyba będzie piłka, nie, jest Szymandera, ładnie piętką chciał do Skrzypczaka, teraz chyba w twarz dostał tam Kamil Szymandera, natomiast grać dalej pokazuje sędzia, podnosi się na szczęście z boiska Kamil i może kontynuować grę. Błaszak, prosto padła, dobra piłka do Kryszaka, ma dużo miejsca Patryk Kryszak, czy będzie miał okazję na strzał? Teraz Kamil Szymandera, jeszcze Adam Wiśniewski, faulowany, tak, faulowany będzie rzut wolny dla zespołu Warty Śrem. Na gwizdek pokazuje sędzia. Faulowany Adam Wiśniewski. Będziemy mieć okazję teraz ze stałego fragmentu Maciej Pawłowski. Ładnie tutaj Krzysztof Faliszewski, ustawiony po prawej ręce. Była szansa na nietuzinkowe rozegranie, natomiast chyba Maciej Pawłowski zdecyduje się na bezpośrednie uderzenie. Pięć metrów do bramki Daniela Tomczaka, Maciej Pawłowski, ładnie przymierzył w poprzeczkę! Bartek Skrzypczak, czy dojdzie do tej główki? Tak, doszedł, dobił, ale poradzili sobie z tym gospodarze. Jeszcze wraca piłka do Krzysztofa Chwaliszewskiego, nie poradził sobie z utrzymaniem futbolówki w boisku. Nasz prawoskrzydłowy, ładne uderzenie Macieja Pawłowskiego, przed chwilą sparował na poprzeczkę jeszcze Daniel Tomczak tą piłkę i tylko dzięki jego dobrej interwencji zawdzięcza jeszcze czyste konto gospodarze. Dobrze teraz głowę wygrał Adrian Chwaliszewski, nie zdążył Sidorenko, ma teraz dużo miejsca tam na prawej stronie. Jeden z zawodników gospodarzy, przytomnie się już w tym wszystkim wrzeszczy, odnalazł, natomiast dobry powrót Sidorenki i ostatecznie oddał tu warciarze. 27 minuta spotkania. Cały czas 0-0 wracacie. Mieliśmy przed chwilą poprzeczkę po strzale Maćka Pawłowskiego z rzutu wolnego, natomiast cały czas gole nie padają jeszcze tutaj. Z wykorzystaniem teraz Dominika Sobela, Maciej Pawłowski, nasz bramkarz już wznawia dalekim wykopem. Tutaj Sidorenko. Piłka dociera do Szymandery. Faulowany Kamil Szymandera. Rzut wolny dla zespołu Warty w środkowej strefie boiska. Ach, przydałoby tu się napocząć rywala, przydałoby tu się strzelić bramkę, na pewno grałoby się luźniej, natomiast na razie dobre spotkanie z jednej i z drugiej strony. Daleko teraz Błaszak, jest tutaj Chwaliszewski, utrzymujemy się przy piłce w obrębie pola karnego, ładnie teraz zatańczył tam Sidorenko, ale troszkę za mocne dośrodkowanie, ładnie sobie wypracował pozycję do dośrodkowania, natomiast niestety przeciągnął to zagranie. I Daniel Tomczak, to on wznawia grę. Wiśniewski przegrywa tutaj głowę, ostatecznie będzie tutaj chwali pojedynek, Chwaliszewski kontra Biały i Adrian Chwaliszewski w aut. Już gospodarze, szybko, Nowacki. Nowacki do Wrzeszcza, jeszcze Nowacki, jest tam Biały, jest teraz Kamil Szymandera, nie dokładnie, ta futbolówka wraca do Wrzeszcza, czy poradzi sobie z tym zagraniem młody wychowanek zespołu z Racotu, najprzytomniej w tym wszystkim Adrian Chwaliszewski od rzutu rożnego rozpoczną gospodarze, już zmierza do piłki kapitan zespołu Norbert Karolewicz. Już ustawiona futbolówka w narożniku boiska. Norbert Karolewicz, prawa noga, więc będzie dochodząca futbolówka do bramki Dominika Sobela. Mocne, dobre dośrodkowanie. Dobrze w tym wszystkim Adrian Chwaliszewski ucierpiał, natomiast daje grać sędzia dalej. Jeszcze wraca ta piłka jak bumerang. Nie trafia w nią Dominik Sobel i na nasze szczęście mija ona bramkę.
No, mieliśmy teraz sporo szczęścia, bo nie trafił w piłkę nasz bramkarz i gdyby ona leciała w światło bramki, to najprawdopodobniej lądowałaby w samym narożniku. Sobel, pokazuje się Wiśniewski. Sobel jednak chyba zdecyduje się na daleki wykop, bo już wysoko ustawieni Sznabel i Wrzeszcz. Sobel, Dareko. Nie trafia tutaj w piłkę Kryszak. Musi powalczyć Sidorenko. Tak też się dzieje, jednak górą Matyja. Już z autu prawoskrzydłowy, już daleko, już uruchomił Sznabela i dobrze w tym wszystkim Adrian Błaszak i od autu na wysokości pola karnego rozpocznie zespół gospodarzy Sznabel. Będzie chyba daleki rzut w pole karne, tak też się dzieje. Piłka mocno wrzucona, Pawłowski nie dochodzi tutaj do tej piłki, dochodzą do strzału, natomiast gospodarze i futbolówka daleko od bramki Dominika Sobela. Cały czas bez goli wracacie, mamy 31. minutę spotkania. Źle znów przyjmuje Janicki, znów traci. Przypomnę, że po jednej z takich strat miał już, złapał już żółtą kartkę. Janicki w pojedynku z Wrzeszczem wybija w aut, także można powiedzieć górą młodzieżowiec z Racotu. I grają gospodarze. Do tyłu z wykorzystaniem bramkarza. Teraz ależ blisko był Kamil Szymandera przejęcia tej piłki. Szczerbal jednak jeszcze grają. Jeszcze tutaj z wykorzystaniem swojego bramkarza grają gospodarze. Daleko Sobel poza polem karnym interweniuje głową. Niby na uwolnienie, niby ratowali się biciem, bo dobrze do pressingu wychodził tam Kamil Szymandera, natomiast z drugą stronę od razu zrobiło się groźniej. Dominik Sobel musiał interweniować poza polem karnym. Daleko Bartek Skrzypczak jednak przegrywa ten pojedynek z dwójką rywali. Ma szansę jednak do rehabilitacji Bartek Skrzypczak. Adrian Chwaliszewski, to on teraz daleko, natomiast radzą sobie z tym gospodarze. Może teraz troszkę spokoju wprowadzimy. Konstantin Sidorenko faulowany. Będzie rzut wolny dla warciarzy. Będzie okazja do dośrodkowania w pole karne. Pewnie Adrian Błaszak, tak, to on właśnie już zmierza do futbolówki. To on za chwilę ją ustawi i to on będzie próbował ulokować gdzieś ją w polu karnym. Na gwizdek pokazuje główny arbiter tego spotkania. Jest Janicki, jest Pawłowski, jest Chwaliszewski, jest Skrzypczak, jest Wiśniewski, a więc najwyżsi nasi zawodnicy. Już dośrodkowanie, Adrian Błaszak, ładnie. Czy dojdzie tu Adrian? Chwaliszewski, doszli gospodarze i to oni głową wybijają poza obręb szesnastki. Już Wrzeszcz ręką chyba sobie pomagał, natomiast grać dalej pokazuje sędzia. Dobrze, jednak Adam Wiśniewski wraca tutaj i odzyskuje piłkę dla warciarzy. Sidorenko, to on teraz jest najbliżej naszej bramki, to on wymienia futbolówkę z Dominikiem Sobelem. Już Kryszak pokazał się do rozegrania, znów troszkę odskakuje futbolówka, znów niepotrzebnie bawimy się pod naszym polem karnym. Teraz Chwaliszewski przegrywa tą głowę, Janicki, jest Sidorenko, kopnięty teraz Sidorenko przez kapitana zespołu gospodarzy, rzut wolny w obrębie środkowego koła. Janicki już do Błaszaka. Pokazuje się tutaj Sidorenko. Ma teraz dużo miejsca do boku, do Pawłowskiego. Pawłowski z powrotem do Sidorenki. Ładnie, czy zdąży Konstantyn dojść do tego zagrania? Niestety nie zdążył. Za mocno troszkę Maciej Pawłowski. Od bramki rozpoczną gospodarze. Wciąż bez goli w Racocie, natomiast szybkie, dobre spotkanie, sytuacje bramkowe z jednej i z drugiej strony. Może nie było jeszcze takiej klarownej, stuprocentowej sytuacji dla żadnego z zespołu, ale przypomnę, mieliśmy już poprzeczkę po uderzeniu z rzutu wolnego Macieja Pawłowskiego. Miał też okazję Bartek Skrzypczak, miał też okazję Adrian Chwaliszewski, natomiast wszystkie te uderzenia były niecelne. I już rozpoczynają gospodarze, daleko. Dobrze tutaj Adrian Chwaliszewski, natomiast piłka jeszcze przechodzi za jego plecy.
Teraz Krzysztof Chwaliszewski na pewno wygra ten pojedynek. Tak, też się dzieje. Przytomnie gospodarze, palił tutaj wrzeszcz. Gramy dalej, jednak pokazuje sędzia. Ładnie tutaj wrzeszcz cały czas utrzymuje się przy piłce. Do tyłu grają zawodnicy z Racotu, cały czas wyłożenie, ma teraz dużo miejsca. Jeden z gospodarzy na nasze szczęście zblokowany. No i może teraz Szymandera do boku, jest Chwaliszewski. Faulowany Kamil Szymandera, daje grać jednak sędzia. Teraz cofa tą akcję, bo ucierpiał i nie podnosił się z boiska nasz zawodnik. Sędzia uznał, że nie ma na tyle korzyści z tej akcji, że lepiej jak z rzutu wolnego rozpoczną zawodnicy Warty Śrem. Już Janicki chciał szybko zagrać, nie połapał się jednak w tym wszystkim Patryk Kryszak i wstrzymał to zagranie nasz kapitan. Teraz daleko na Skrzypczaka, nie dochodzi jednak Bartek do piłki. Faulował tam chyba Sidorenko, ale daje grać arbiter. Dobrze, teraz Pawłowski się w to wszystko wmieszał. Natomiast futbolówka ostatecznie pod nogami Dominika Sobela. I Janicki. Prostopadle do Skrzypczaka. Poradził sobie Bartek Skrzypczak, natomiast już strata, biały. No i Bartek Skrzypczak w aut. Dobrze, tu z numerem 19. Mikołaj Wrzeszcz się prezentuje na tym lewym skrzydle. Zawodnik rocznika 2003, a naprawdę daje nam tutaj sporo nerwów. Niedokładnie teraz, ale utrzyma piłkę Schneibel w boisku. Dobrze, teraz Sidorenko na spółkę z Pawłowskim. Wiśniewski, prostopadłe zagranie, czy Kamil Szymandera dojdzie do tej futbolówki? Tak też się dzieje, ale ładnie, szybko Piotr Szczerbal w aut, natomiast jeszcze gramy, jeszcze Konstantin Sidorenko będzie od autu. Zagranie, pokazuje się Skrzypczak, pokazuje się Wiśniewski, pokazuje się Kryszak i traci. Dobrze, teraz odzyskał Patryk Kryszak tą futbolówkę i w posiadaniu jej znów zespół Warty. Pawłowski do tyłu, do Janickiego. Sobel. 37. minuta spotkania, cały czas bez bramek w Racocie. Pokazał się teraz Kryszak do rozegrania. I już grają Błaszak. Daleko teraz do Pawłowskiego. Nie dochodzi jednak nasz zawodnik. Grajemy Konstantin Sidorenko. Kamil Szymandera jest przed polem karnym. No, nieporozumienie teraz chyba z Krzysztofem Chwaliszewskim. Liczył Kamil, że ruszy do tej piłki nasz prawoskrzydłowy. Natomiast tak też się nie stało i ostatecznie futbolówka wychodzi poza plac gry i rozpocznie bramkarz zespołu gospodarzy. Już wykop, już piłka na połowie zespołu Warty. Pawłowski. Sidorenko do Wiśniewskiego. Ten z wykorzystaniem Janickiego. Szeroko mu pokazuje się Chwaliszewski. Janicki jednak cofa tą akcję do Sobela. Z powrotem Janicki. Rozkłada bezradnie ręce, nie ma za bardzo komu zagrać. Teraz Kryszak cofnął się do rozegrania. Dobrze, teraz faulowany Patryk Kryszak i rzut wolny. Za chwilkę wznowimy konkretnie Piotr Janicki. Jeszcze główny arbiter postanowił wezwać kapitana na krótką rozmowę. Pewnie coś tam odszczeknął mu Norbert Karolewicz. Natomiast grają już warciarze Sobel. Daleko jest tam Pawłowski. Powalczył dobrze Maciej Pawłowski o tą piłkę. Jeszcze do Sidorenki. Ten z powrotem do Pawłowskiego. Piłka na cały czas w posiadaniu warciarzy. Rzut z autu. Źle, niedokładnie. Teraz Sidorenko ten rzut z autu. Natomiast wraca, naprawia swoje zagranie. Ostatecznie rzut wolny. Odgwizduje sędzia. Już gramy. Już ma Kryszak tutaj miejsce w środku pola. Nie jest troszkę za mocno. Troszkę niedokładnie do Krzysztofa Chwaliszewskiego. I najprzytomniej w tym wszystkim golkiper gospodarzy. Już daleko, już wy.
kopnął tutaj Janicki, tak, to on górą, Chwaliszewski w pojedynku, ładnie, teraz Krzysztof Chwaliszewski do Kryszaka, ten prostopadle do Skrzypczaka, czy dojdzie do futbolówki Skrzypczak? Dojdzie, ale wędruje chorągiewka w górę na pozycji spalonej, Bartek Skrzypczak. Szkoda, szkoda, bo z tej perspektywy wydawało się, że trzymał linię Bartek Skrzypczak, natomiast ani przez chwilę nie zawahał się liniowy arbiter i odgwizdał pozycję spaloną. Rzut wolny pośredni, rozpoczynają gospodarze. Już daleko, znów Janicki musi tutaj walczyć z wrzeszczem o głowę górą nasz kapitan. Wiśniewski. Ma troszkę więcej miejsca Adam, do Pawłowskiego, pokazuje się Sidorenko, wypychany teraz przez gospodarzy, traci futbolówkę, natomiast pomaga mu teraz Pawłowski, ostatecznie Wiśniewski najprzytomniej w tym wszystkim, Błaszak, no i do tyłu, do Sobela. Często angażowany tutaj nasz bramkarz w tej pierwszej połowie i wykorzystywany do rozegrania tej piłki od tyłu. Naprawdę dobrze wychodzą tutaj zawodnicy Racotu, uniemożliwiając rozegranie naszym defensorom. Wiśniewski, teraz to on pokazał się do gry. Kamil Szymandera miał tutaj dużo miejsca, ale nie przejął tej futbolówki. Może teraz Kryszak do Chwaliszewskiego, ten ładnie do Szymandery. Szymandera zwrotka, piłka do Chwaliszewskiego. Chwaliszewski jest tutaj na skrzydle. Jeszcze poradził sobie, wyłożył, ale był tam tylko bramkarz zespołu gospodarzy. Ładna akcja prawym skrzydłem Krzysztofa Chwaliszewskiego. Niestety nie udało się doprowadzić do strzeleckiej sytuacji. Dobrze teraz Adam Wiśniewski wypychał Sznabela, natomiast utrzymują się jeszcze przy piłce gospodarze. Teraz traci ją Brzeszcz i już w drugą stronę, już Szymandera do Pawłowskiego, lewa strona. Wraca futbolówka do Wiśniewskiego, ten do Kryszaka, Janicki, Błaszak, Sidorenko, Wiśniewski, Błaszak, Janicki. Ma więcej miejsca teraz nasz kapitan, powinien zdecydować się wprowadzić futbolówkę. Tak też się dzieje, prostopadle, ale niedokładnie do Szymandery. Utrzyma się w boisku piłka, tak też się dzieje, Janicki. Do Sobela. Sobel już daleko. Poszukał tam Sidorenki, wygrał tą piłkę Konstantin Sidorenko, natomiast nie połapał się w tym wszystkim Skrzypczak i już piłka wraca, już gospodarze. Wrzeszcz, czy poradzi sobie, czy opanuje futbolówkę? Nie poradził sobie na nasze szczęście i odrzutu z autu Pawłowski do Kryszaka. Teraz ma więcej miejsca Patryk, ale to jest jeszcze na naszej połowie, a więc daleko, daleko od bramki gospodarzy. Kryszak traci ostatecznie tą futbolówkę. Ale jest Pawłowski. Ręki dopatrzył się tam kapitana zespołu gospodarzy, główny arbiter. Jeszcze jakieś pyskówka kapitana i żółta kartka dla kapitana zespołu gospodarzy. Błaszak do Janickiego. Dobre teraz prostopadłe zagranie do Szymandery. Nie zrozumiał się Kamil Szymandera z Krzysiem Chwaliszewskim. No i futbolówka wylądowała na aucie. I już gospodarze daleko w kierunku białego. Jest tutaj Adrian Chwaliszewski. Dobrze Adam Wiśniewski pomógł swojemu koledze. Od autu rozpoczną gospodarze, konkretnie Jakub Nowacki. Daleko, pomagał sobie tam rękami Sznabel, ale sędzia daje grać dalej. Sznabel kontra Adrian Chwaliszewski, Sznabel dośrodkowanie. Dobrze, Błaszak wygrywa jakże ważną piłkę, bo już tam się czaił zawodnik zespołu gospodarzy i niewiele brakło, by zdołał oddać uderzenie w kierunku naszej bramki.
żółta kartka w międzyczasie dla jednego z zawodników rezerwowych. Coś tam chyba musiał powiedzieć w kierunku sędziego liniowego, co nie spodobało się panu sędziemu i żółta kartka. Adrian Błaszak, daleko. Sidorenko, dobrze, teraz jest tutaj Kamil Szymander, ależ piłka wylądowała mu za plecami. Kryszak, ładnie teraz zawiesił tą futbolówkę, Bartek Skrzypczak. W ostatniej chwili ściągają mu tą piłkę z nogi i iż będzie tylko rzut rożny, a było tak, tak blisko. O jedną minutę spotkania dolicza tę pierwszą połowę główny arbiter, ale jeszcze będzie rzut rożny, jeszcze Patryk Kryszak będzie dośrodkowywał futbolówkę, jeszcze będzie okazja, może teraz, ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Patryk Kryszak, wysoko zawieszona piłka, jest tutaj na zamknięciu Kamil Szymandera i zblokowany, a więc będzie rzut rożny z drugiej strony. Jeszcze pozwoli na wykonanie tego rzutu rożnego główny arbiter. Szybko chcieli go rozegrać Szymandera z Wiśniewskim, natomiast połapał się w tym wszystkim Karolewicz i on uniemożliwił zagranie, a więc będzie dośrodkowanie Kamil Szymandera. Tak też się dzieje, jest tutaj, są tutaj zawodnicy Warty, ale też byli stoperzy. Sidorenko, on teraz do Pawłowskiego, Pawłowski, jeszcze do piłki dojdzie Szymandera i jeszcze jeden rzut rożny, teraz Pawłowski, jeszcze pozwala rozegrać ten rzut rożny, główny arbiter Pawłowski, dośrodkowanie, dobra futbolówka, teraz będzie Janicki z linii bramkowej, wybijają gospodarze, Chwaliszewski, jeszcze dośrodkowanie, jest tam Skrzypczak. Walczy jeszcze Janicki, ależ było zamieszanie teraz na koniec tej pierwszej połowy. Ładny strzał Janickiego, z linii bramkowej wybijają piłkę gospodarze. Natomiast po pierwszej części spotkania, dobrej, żywej części zakończonej tutaj wieloma akcjami po jednej i po drugiej stronie, natomiast nieskutecznie i 0-0. Do usłyszenia i do drugiej połowy.